Chciałbym zaprezentować nowy model przyczepy do przewozu bydła firmy Joskin. Jest to model widoczny za mną o nazwie Betimax RDS-P. Jest to połączenie dotychczasowych naszych modeli, czyli przyczep Betimax R i Betimax RDS. Do tej pory mieliśmy przyczepę, która była w całości cynkowana z hydraulicznie opuszczanym podwoziem i wyłożona specjalną matą antypoślizgową, lub przyczepa, która była malowana z ryflowaną podłogą i rampą załadunkową, aby można było dla wszystkich klientów stworzyć taką dodatkową wersję. Dlatego powstała przyczepa, którą widzimy tutaj z tyłu. Czyli tak jak wspomniałem, jest to połączenie tych dwóch przyczep, czyli jest to przyczepa malowana z ryflowaną podłogą i hydraulicznym zawieszeniem. Akurat tutaj prezentujemy wersję 5-metrową. Takie przyczepy w naszej ofercie są od 5 do 9 metrów. Jest to jeszcze produkt mało znany na naszym rynku, jednak już coraz bardziej klienci chętnie sięgają po ten produkt. Bardzo dużo tego sprzedajemy na rynkach zachodnich. Oczywiście można przewozić nim w zależności od zapotrzebowania od kilku do kilkunastu sztuk bydła na pastwisko. Zaprezentujemy teraz może różnicę pomiędzy tymi przyczepami. Pokażemy, jak wygląda Betimax, model Betimax RDS, czyli ten model, który jest tak zwany bogatszy, czyli hydraulicznie opuszczone podwozie, cynkowane i mata antypoślizgowa. Za mną przyczepa, czyli Betimax RDS, czyli to jest ten model, o którym przed chwilą mówiłem, taki bogatszy, można powiedzieć. Przyczepa w całości ocynkowana, z hydraulicznym zawieszeniem, które widzimy tutaj, czyli możemy zobaczyć, jak działa ten system. Mamy w tej przyczepie układ hydraulicznego zawieszenia, czyli aby ułatwić zwierzętom wejście na przyczepę, nie potrzebujemy żadnych ramp załadunkowych, tylko za pomocą układu hydraulicznego ciągnika opuszczamy tą przyczepę praktycznie do poziomu ziemi. Występuje tylko niewielki próg w okolicach 15 cm, z którym sobie zwierzę bez problemu poradzi. Te układy występują w systemie jednoosiowym lub dwuosiowym w zależności od wielkości przyczepy. Drugą ciekawą rzeczą, która jest w tej przyczepie, to jest tak zwana mata antypoślizgowa, którą tu możemy zauważyć. Jest ona montowana po to, aby zwierzęta, które będą w niej przewożone, nie były narażone na poślizgi w trakcie jazdy, aby ułatwić im stanie w tej maszynie, aby nie przewracały się. Wyposażyliśmy tą przyczepę w taką specjalną, żywiczną matę antypoślizgową. Tutaj prezentuję nasz prostszy model, czyli model przyczepy do bydła o nazwie Betimax R. Jest to taka skromniejsza wersja właśnie takiej przyczepy do bydła i pokażemy w tej chwili, czym ona się różni od poprzedniego modelu. Podstawowa różnica w stosunku do poprzedniego modelu jest widoczna za mną, czyli model ten nie posiada hydraulicznie opuszczanego podwozia, posiada on oś stałą i aby zwierzęta mogły swobodnie do tej przyczepy wejść, przyczepa ta jest wyposażona w rampę załadunkową. Rampa jest zamocowana za pomocą tu dwóch sprężyn, które ułatwiają podnoszenie tej rampy. W opcji można zastosować również układ podnoszenia hydraulicznego. Dodatkowo ta przyczepa nie posiada maty antypoślizgowej, a zwykłą ryflowaną blachę i jest w całości malowana, a nie cynkowana.